Siemanko, z tej strony Darek Krzyś. I dzisiaj jeździmy znowu na torze Toruń. We wcześniejszych przejazdach nic nie mówiłem, bo one były takie, no powiedzmy, dosyć szybkie i trochę, powiedzmy, popisowe, bo dosyć dużo sobie pojeździłem bokiem. Natomiast teraz postaram się zrobić szybkie okrążenie, chociaż jedno. I zobaczymy. Ale też coś pogadam, bo w tych wcześniejszych to jednak się musiałem skupić i nie chciałem gadać. Natomiast teraz już ostatni przejazd, to sobie możemy zrobić taki bardziej luźny. Trochę pociśniemy oczywiście, ale bez przesady. Tutaj mi się podoba ten wyjazd zawsze. Opłaca jechać bokiem najbardziej, bo ładnie to auto wchodzi. Po tarkach lepiej nie jeździć, bo wytraca się prędkość i wszystko. Tutaj też można poślizgiem na zasadzie wahadła. Tutaj bardzo mocno trzeba dohamować. I teraz już powinno się dać jechać na gazie do dechy. Dokładnie tak. Można się poślizgnąć, jak się wciśnie za dużo hamulca. Ja to robię przeważnie specjalnie. Jak nie chcę się ślizgać, to się nie ślizgam. O, tutaj właśnie tak mi się opłaca wchodzić w ten zakręt. Jeszcze tutaj są pachołki w ogóle i trzeba uważać, żeby na niego nie najechać, bo jest tak dosyć blisko tutaj drogi. I tu oczywiście też do dechy. Ewentualnie można trochę odjąć, bo wtedy się ma lepsze wejście w ten zakręt. Już to wszystko zależy, już teraz widzę, że mnie opony nie trzymają aż tak. Teraz skręciłem w prawo, jak widzieliście, i od razu jak szarpnąłem kierownicą na drugą stronę, to auto mi się poślizgnęło. Tak samo tutaj. Jest zakręt prawo-lewo. Się robi wahadło wtedy z samochodem. Czasami to pomaga, czasami przeszkadza. Przeważnie poślizgami się nie opłaca aż tak jeździć, więc tutaj lepiej jest o taką linię wziąć, jest dużo szybciej. Tutaj się opłaca. Bo tu faktycznie ten zakręt jest taki dziwny. O, i auto nam samo się tutaj dokręca. Tutaj tu możemy mocno pocisnąć. Tutaj też poślizg. Takie okrążenie trochę bardziej dzikie, a jak pojedziemy trochę bardziej spokojnie, żeby nie było poślizgów, to wygląda to tak. Tutaj trzeba umieć hamować tak, żeby się właśnie nie poślizgnąć. Jakbym dał więcej hamulca, to bym się poślizgnął. Tu bez poślizgu teraz. Tu też.
bo jak się ją dotknie, to się koła blokują. Tutaj bardzo szeroko można na wyjściu. Dobra, okrążenie. Bo naprawdę szybko mi się wydaje, że to przejechałem. Fajnie, no dzisiaj to tak muszę przyznać, że pocisnąłem dosyć mocno. Ale była pogoda, no trochę jest właśnie mokry tor, także przypuszczam, że dałoby się jeszcze szybciej pojechać, ale nie jest źle. No Trójcze tutaj też widzę, że bardzo ładnie sobie radzi, także zjeżdżam już. I tyle, no będziecie mi sporo, myślę, fajnych nagrań, bo i będę miał z zewnątrz, i właśnie to, także naprawdę fajny wyjazd.
Bardzo fajnie mi się dzisiaj jeździło. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i się widzimy na kolejnych filmach. Na razie. Cześć.